Siemano, z tej strony Wiktor, witam Was w pierwszym odcinku mojego vloga Scratch the Surface. Pandemia trwa w najlepsze, internet zalewany jest setkami godzin filmów, vlogów, youtuberzy mnożą się jak króliki, w związku z tym postanowiłem dołączyć do tego strumienia. Wiem, że na pewno na to czekacie. Tematyka tego vloga będzie oczywista dla każdego, kto mnie zna. Na filmach, które będę nagrywał, skupiał się będę na rzeczach związanych z szeroko rozumianą sceną punk rockową, a w szczególności na wychodzących na niej płytach winylowych. W pierwszym odcinku chciałbym powiedzieć kilka słów o dwóch wydawnictwach. Jednym krajowym, jednym zagranicznym. Zacznę może od zagranicznego. Chciałbym powiedzieć kilka słów o ostatniej płycie Lion's Law. Ostatnie wydawnictwo Francuzów z Lion's Law nosi tytuł The Pain, The Blood and The Sword. Tak wygląda okładka. Jest to ich czwarta duża płyta. Zespół jest dobrze znany w Polsce, więc myślę, że nie muszę przedstawiać jakiejś szerszej noty biograficznej. Grali u nas kilkukrotnie, pierwszy raz tuż po wydaniu debiutanckiej epki na festiwalu Summer Riot. No i od tamtej pory goszczą u nas regularnie. Płyta ujrzała światło dzienne w kwietniu. Jej wydaniu miała towarzyszyć całkiem spora trasa koncertowa, która również miała zahaczać o nasz kraj. Niestety z oczywistych względów trasa się nie odbyła, natomiast krążek jak najbardziej jest wśród nas i zachęcam do słuchania. Na płycie znajdziemy 14 premierowych utworów, zagranych właściwie z jednej strony tak, jak nas Lion's Law przyzwyczaili. Jest to ich styl, jest bardzo melodyjnie, gitary są ciężkie, sporo się dzieje, ale jednak jest też trochę inaczej. Zauważalną tendencją dla Lion's Law jest to, że z płyty na płytę wydają się brzmieć coraz ciężej. Coraz więcej w tej muzyce jest wątków hardkorowych i na The Pain, The Blood, The Sword jest tego naprawdę sporo. Myślę, że idealnym przedstawieniem tej tendencji jest utwór Roses and Fire z gościnnym udziałem Scotta Vogela z zespołu Terror. No, numer brzmi tak, jakby został napisany specjalnie dla Scotta. Jest breakdown, jest ciężko, gitary jadą właściwie 100% hardkorowo. Mimo tych hardkorowych tendencji, wydaje mi się, że jednak zespołowi jak najbardziej udaje się zachować swój własny charakter i dosyć rozpoznawalny styl. Zespół Lion's Law jest jednym z tych zespołów, niewielu, który nagrywając kolejne płyty nie obniża poziomu. Tak jest moje zdanie. Każda kolejna płyta jest naprawdę dobra. Nie ma w ich dyskografii wydawnictwa, o którym mógłbym powiedzieć, może być. Nie. Wszystkie płyty bardzo mi się podobają. Brzmieniowa ewolucja, gdyż nie ma rewolucji. To jest ewolucja powolna, dokonuje się w odpowiednim tempie. Według mnie wychodzi zespołowi na dobre. Myślę, że też pewnego rodzaju zwiastunem tego mocniejszego brzmienia jest to, z kim w ostatnich latach zespół dzielił scenę i jeździł na trasy. W zeszłym roku bodajże występowali m.in. razem z Terror na kilku lub kilkunastu koncertach, dobrze już nie pamiętam. No myślę, że to trochę wskazuje ten obszar, na który Francuzi się otwierają.
2018 roku swoją premierę miała epka Lions Low, nosząca tytuł Zonard. I różniła się ona od innych wydawnictw chłopaków tym, że w całości została zaśpiewana po francusku. Po tej epce słyszałem bardzo wiele głosów, kurde, powinni iść w tym kierunku. I wychodząc tutaj naprzeciw, Lions Low na nowej płycie serwuje kilka francuskojęzycznych piosenek. Nie dominują na płycie, pojawiają się, są bardzo fajnym, ciekawym smaczkiem. Szczególnie, że fanów francuskiego punk rocka śpiewanego po francusku nie brakuje, także w Polsce. No myślę, że jest to dobre, fajne urozmaicenie tej muzyki. Podsumowując, The Pain, The Blood and The Sword, czwarty krążek Lions Low, jest krążkiem bardzo dobrym. Bardzo go polecam, myślę, że nikt, kto zna poprzednie dokonania grupy i lubi je, nie zawiedzie się. Jest bardzo dużo fajnych melodii, są ciężkie gitary, jest troszkę urozmaicenia, czasami bardziej hardkorowo, czasami bardziej street punkowo, raz po angielsku, raz po francusku. Myślę, że taka formuła jak najbardziej się sprawdza, nie ma zamulenia. Tak więc, jednym słowem, Lions Low na ostatnim krążku jak najbardziej dają radę. Polecam. Druga płyta, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, jest płytą, która dotyczy mnie osobiście. Zatem nie unikniemy tu prywaty i nepotyzmu, ale uważam, że krążek, o którym za chwilę powiem, wart jest wzmianki. Winylowe wznowienie płyty Naki Dove zespołu Good Old Days. Jest to dla mnie o tyle ważna płyta, że w jej powstawaniu uczestniczyłem. Była to też pierwsza prawdziwa płyta, którą nagrywałem. W związku z tym czuję do niej całkiem sporo nostalgii i sympatii. Wciąż w mojej pamięci jest sam proces nagrywania w piwnicy toruńskiego dworu Artusa w oparach czarnego specjala, papierosów. Było to na pewno fajne i dosyć pewnego rodzaju graniczne dla mnie doświadczenie wejścia w ten świat muzyczny, również nie tylko jako konsument, ale jako i twórca. Za wydanie tego winyla odpowiedzialne jest krakowskie studio Hardcore Tattoo. Płyta ukazała się w dosyć limitowanym nakładzie 150 sztuk. Wydana jest w bardzo ładnym, bardzo estetycznym gatefoldzie. Tak to wygląda. Winyl jest przepiękny, pomarańczowy, transparentny. Myślę, że jest to płyta, którą można sobie śmiało i bez wstydu postawić na półce, nawet jako ozdobę. Naki Dove pierwotnie ukazało się w 2007 roku nakładem Spook Records. Było to pewnego rodzaju również rozdziewiczenie tego wydawnictwa, gdyż było to pierwsze wydawnictwo Dawida. Wyszło tak sobie, szczerze powiem, z tych względów, że Dawid chyba trochę bojąc się kosztów tłoczenia płyty, zdecydował się na zrobienie CDR-ów w nakładzie 200 sztuk. Z jednej strony był to pomysł spoko, nie wtopił pieniędzy. Z drugiej te płyty bardzo szybko zniknęły z rynku, bardzo szybko się wyprzedały i nigdy już później nie były dostępne. Właściwie nie wiem dlaczego. Myślę, że dla Dawida była to też świetna lekcja, jak robiąc coś bardzo szybko można dostać po tyłku od sceny około hardkorowo-punkowej, gdyż pamiętam dosyć mocną dyskusję na temat wydania tej płyty na CDR-ze i chyba kolejnej płyty z katalogu Spook Records również to dotyczyło. W każdym razie Dawid się nie poddał, wydał potem jeszcze szereg bardzo wielu wydawnictw. Jedne fajne, inne mniej fajne, natomiast ciężko tutaj odmówić mu pewnego rodzaju pracowitości i wkładu w tę scenę. Gdy mówię o tym krążku Naki Dove, przypomina mi się pewnego rodzaju anegdota związana z dostępnością pierwotnego wydania na CD, które, jak już wspomniałem, dosyć szybko się skończyło.
Kilka miesięcy po wydaniu tej płyty ruszaliśmy na 9-dniową trasę na Bałkany. No trochę bez sensu jechać na trasę promującą płytę, nie mając już tej płyty. Na szczęście zostało nam chyba 10 lub 15 dodatkowo dodrukowanych w drukarni okładek. W związku z czym wpadłem na pomysł, że skoro to i tak wyszło na CD, że to zrobimy specjalną edycję limitowaną, którą sobie wypalimy sami na tą trasę. Nic nadzwyczajnego, natomiast wydaje mi się, że całkiem ciekawą akcją było to, że stwierdziłem, że nadruk na CD zrobię sam. Wyciąłem szablon, na którym koślawymi literkami odbite zostało Good Old Days, Naki Dove, Tour Edition. Tych płyt zrobiliśmy, jak mówię, 10 lub 15, wszystkie się sprzedały na trasie, zatem no to są prawdziwe białe kruki. Ciekawe, czy ktoś jeszcze ma i używa tych płyt. Krążek zawiera 17 utworów, znajduje się na nim cała płyta Naki Dove, ale poza tym są również 4 bonusy pochodzące ze splitu z Austriakami z Only Attitude Counts, wydanego bodajże 2 lata po Naki Dove, również przez Spook Records, również na CD. Zatem można też prześledzić pewnego rodzaju ewolucję tego zespołu. Nie ma tam rewolucyjnych zmian, jest troszkę może inne brzmienie, ale generalnie cały czas jest to oldschoolowy hardcore. Muzyka Good Old Days od zawsze właściwie była porównywana do Sieg of It All. Wydaje mi się, jestem pewien, że wiązało się z pewnego rodzaju podobieństwem wokalnym. Zwierzak ma naprawdę dosyć podobny wokal do Lou Collera z Sieg of It All. I w związku z tym ludziom łatwo było te zespoły porównywać. Moim zdaniem jest to troszkę uproszczenie, może nie tyle krzywdzące, co troszkę zawężające tutaj perspektywę. Jasne, jest to oldschoolowy hardcore, na pewno słychać w tym Sieg of It All, ale według mnie nie tylko. Jest tutaj całkiem sporo fajnych i nie zawsze oczywistych dla takiej muzyki patentów. Myślę, że jak najbardziej warto sięgnąć po ten krążek i sobie to sprawdzić. Podsumowując, mimo że nie jestem tutaj w tym przypadku za specjalnie obiektywny, według mnie jest to naprawdę bardzo fajna płyta. Na pewno jeżeli lubicie klimaty około nowojorsko-hardkorowe, szeroko rozumiane, ale też eurokorowe, myślę, że jak najbardziej warto tego posłuchać, odświeżyć sobie Good Old Days, przypomnieć ten zespół. Szczególnie, że okoliczności wydania są, jak już wspominałem, bardzo fajne, bardzo ładne, bardzo estetycznie wydany winyl. No cóż, pozostaje mi tylko polecić tę płytę. Dzięki, że chciałem dzisiaj obejrzeć moje wypociny na temat punk rockowych płyt. Mam nadzieję, że do zobaczenia. No i na koniec standardowa rzecz, którą mówią ludzie w internecie. Subskrybujcie kanał, dajcie okejkę lub nie okejkę. Dajcie jakiś komentarz, czy się podobało, czy nie. Jeżeli uważacie, że jestem pozerem, którego trzeba jebać, też to napiszcie, chętnie się o tym dowiem. Dzięki.